Panie profesorze przewodniczący tej sesji, szanowni państwo, po niezwykle mistrzowskim, precyzyjnym wykładzie księdza profesora Waldemara Chrostowskiego, który będzie stanowił, zwłaszcza dla pierwszej części naszych rozważań, fundament różnych odniesień, chciałbym przejść do tego trzeciego miejsca, ważnego dla określenia tożsamości każdego człowieka. Ziemia, miejsce urodzenia, rodzina. Gdyby współcześni dziennikarze, którzy zawsze potrafią wynająć się jak w jakiejś redakcji z dokładnie określonym celem, nie mówię tu o dziennikarzach ludzi wolnych i ludzi dojrzałych, mówię o wyrobnikach mediów, gdyby oni spojrzeli na encyklikę Laudato Si, a zwłaszcza gdyby włączyli wyszukiwarkę statystyczną, to powiedzieliby, że Ojciec Święty Franciszek jest nie tylko przeciwko przeciwko kopalniom węgla i przeciwko innym znanym problemom rozstrzyganym na poziomie nauki, ale jest też antyrodzinny. Wyszukiwarka statystycznie, sumując słowo rodzina, za długo by nie popracowała. Tak by się wydawało, jakby ten temat zupełnie zginął z perspektywy Ojca Świętego. Zresztą podobnie można by powiedzieć o papieżu świętym Janie Pawle przy pisaniu pierwszej encykliki Redemptor Hominis, a więc człowiek stanął w centrum rozważań, i tak wielokrotnie w innych miejscach można by powiedzieć, że ograniczony został temat do zindywidualizowanego spojrzenia na człowieka, o czym będę mówił w drugiej części spotkania. A ten indywidualizm może być bardzo groźną doktryną. Tak nie jest. Wystarczy otworzyć tytuł encykliki Wspólny Dom. To jest podtytuł encykliki Laudato Si, to fragment hymnu świętego Franciszka na cześć Stwórcy Boga i Jego dzieła stworzenia, ale gdy chciał nas zachęcić do poważnej lektury tego tekstu, to wyraźnie nam pokazał właśnie ten trzeci segment, dom, wspólny dom. I tu znów trzeba by przywołać bardzo wiele wątków w oparciu o teksty biblijne, ażeby pokazać, jak dom funkcjonuje w natchnionym tekście i w nauczaniu, które nam Duch Święty dał do dyspozycji. Zostawimy to na boku. A więc zostaje temat, gdzie mamy dwa człony rozważyć. Bezpieczeństwo trwania narodu, to jest pierwszy fragment naszego myślenia, ale też jest zamówienie, żeby dotknąć współczesne zagrożenia. Otóż encyklika Laudato Si podejmuje te dwa wątki w kontekście historii człowieka i w kontekście gospodarowania człowieka na dzisiejszym współczesnym świecie. To jest w kontekście degradacji lub troski o całe stworzenie. Proces degradacji środowiska ludzkiego i środowiska przyrodniczego zachodzi jednocześnie. I nie poradzimy sobie z degradacją środowiska naturalnego, jeżeli nie zwrócimy uwagi na przyczyny związane z degradacją człowieka i społeczeństwa. W istocie degradacja środowiska i degradacja społeczeństwa wyrządzają szczególną szkodę najsłabszym mieszkańcom
planety. Jest tam bardzo szczegółowo egzemplifikowana ta zasada, że ci właśnie bez ziemi, ci wykorzenieni, oni najbardziej są atakowani również przez procesy, które degradują przyrodę. Otóż ten wspólny dom, nasz dom, to jest według Ojca Świętego jak nasza siostra i jak matka, która bierze nas w ramiona i w tych ramionach wołamy do Boga: pochwalony bądź mój Panie przez siostrę naszą, matkę, ziemię, która nas żywi i chowa, wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami. Tak więc rodzina otrzymała szczególne miejsce, ale równocześnie też szczególne zadanie. Chciałbym tylko zwrócić uwagę i na to, że rozumienie narodu, bezpieczeństwo narodu też należy oprzeć o bardzo szeroką perspektywę, daleką od jakiegoś płytkiego czy tym bardziej egoistycznego nacjonalizmu, ale też daleką od mesjanizmu utopijnego. A więc rodzina, która otrzymuje szczególne zadania. W kontekście biblijnym człowiek jawi się jako mężczyzna i kobieta z relacją do siebie, z zadaniem, ale równocześnie relacja do ziemi i zadanie wobec ziemi. Można by powiedzieć, że pierwsi autorzy otrzymali takie uregulowania i przekazali nam w mocy Ducha Świętego, jakie jeszcze ja pamiętałem, powiedzmy, 65-70 lat temu w mojej miejscowości rodzinnej, gdzie żaden ojciec nie przekazał synowi ziemi. Żadna matka nie przekazała córce wiana, jeśli nie pobrali się, wzięli ślub, stali się małżeństwem, zapowiedzieli rodzinę, mogą być właścicielami, co więcej, mają obowiązek. Bardzo prosta reguła. Oczywiście, że trzeba było tę regułę jakoś pozabezpieczać notarialnie. U nas to się mówiło, że jedzie do rejenta. Jazda do rejenta to był drugi etap po jeździe do kościoła na mszę świętą dla zawarcia małżeństwa. Taka jest ta koncepcja wstępna, o której powinniśmy bardzo szczegółowo myśleć, żeby zrozumieć rolę, co więcej, niezbędny warunek, i to jest właściwie główny temat encykliki. Jeżeli chcemy zatroszczyć się o ziemię, to musimy ją zwierzyć rodzinie funkcjonującej, prawdziwej rodzinie. Dlaczego? Dlatego, że społeczeństwo w dzisiejszych ujęciach bardzo często posługuje się właściwie metodą statystyczną. Mówimy, tylu mieszkańców, takie finansowe możliwości, takie zasoby, takie sprawności. Statystyka oderwała się nawet w pewnym sensie od pojęcia człowiek, tylko pokazała tego człowieka w jego funkcjonalnej sprawności. Producent, konsument. Właściwie tylko tyle o człowieku się wie. I dlatego też trzeba w tejże definicji rodziny zwrócić uwagę na jej istotne szanse. A to jest po pierwsze
obdarowanie świata właściwymi relacjami. W jakimś wymiarze relacje między mężczyzną a kobietą są w pewnym sensie jakby na pierwszym miejscu. My najczęściej mówimy o indywidualnych cechach, na przykład urokliwa kobieta. I wyodrębniamy te wartości, podziwiając jej piękno. Już nam ksiądz profesor zwrócił uwagę, żeby nie zatrzymać się jednak na najśliczniejszej sylwetce, tylko żeby zobaczyć za kobietą chociażby ojczyznę, ziemię ojczystą. A co więcej, każde spojrzenie, tu zresztą z encykliki wynika, piękna kobieta to od razu relacja, w czyich oczach piękna, jakie są skutki tego piękna, do czego to piękno prowadzi. Nie ma laleczki do wystawy w oknie tym reklamowym i na rynek. Jest dynamika relacji i to jest najważniejsza rzecz, którą wnosi rodzina i rodzinne spojrzenie na rodzinę, na małżeństwo. A potem dochodzą takie jak dary, jak przede wszystkim przekazanie życia, bezinteresowność, miłość, która się poświęca, a więc rodzina ma bardzo bogaty zapas sprawności, które pozwalają narodowi funkcjonować. To wobec tego, jakie zagrożenia? Troszkę patrzę na zegarek, bo pan profesor Piotrowski może być bezwzględny. On tam w tej Brukseli nabawił się różnych wad. Oni tam dzwonią gorzej jak na synodzie. Na synodzie 3 minuty i odchodzisz, kolego. Tak krótko trzymają biskupów. Otóż patrząc na zegarek, mówię, współczesne zagrożenia. I chciałbym państwa zachęcić do przeczytania chociażby kilku stron. Ja na razie za wiele nie przeczytałem tej książki, ale próbowałem przebrnąć przez pierwszą część. Od neoliberalizmu do neokolonializmu, ćwierć wieku transformacji ustrojowej w Polsce, profesor Grażyna Ancyparowicz. Książka gruba, statystyki, wykresy i bardzo bogata dokumentacja. Ale dlaczego ona dla mnie jest ważna, ta książka? Dlatego, że pani profesor zwraca uwagę na to, iż zagrożenia, które kieruje się na rodziny, nie są jakimś wybranym tematem. Akurat ktoś nie lubi rodziny, na przykład nie wyszło mu w rodzinie. Ja nie mam, to i ty nie będziesz miał, więc niszczy. Nie, to jest element wielkiego programu. Budowniczy tego programu znają doskonale Biblię. I to, o czym mówił ksiądz profesor Chrostowski, a więc wartość ziemi, dlatego nam te ziemie wydzierają. I dlatego, panie profesorze, lasy zabierają. To są specjaliści od Biblii. Oni wiedzą, w które miejsce uderzyć, żeby było boleśnie i skutecznie. I dlatego niszczą rodzinę. Bo rodzina jest zwornikiem, na którym się będzie spotykać i skutecznie funkcjonować wiele, wiele, wiele sektorów życia publicznego. I chociaż pani profesor jest oczywiście specjalistą od nauk ekonomiczno-społecznych, to jej ta sugestia z tej książki najnowszej dla mnie jest bardzo inspirująca. Zachęcam. Co grozi, w jaki sposób próbuje się zniszczyć dzisiaj rodzinę? Właśnie w duchu nowego społeczeństwa, nowego prawa, nowego sposobu konsumpcji i tak dalej, i tak dalej. Ja wybrałem tu 3 takie główne zagrożenia. Po pierwsze, indywidualizm, to jest już wspomniany przeze mnie sposób podejrzliwego spojrzenia na chociażby takie tytuły jak
sama encyklika, która jest podstawą naszych rozważań i wiele, wiele innych opracowań, tam gdzie się pojawia słowo człowiek, jest tendencja, ażeby pójść dalej, nie tylko człowiek, ale skupić uwagę tegoż człowieka na nim samym. Właśnie odebrać mu relację, odebrać mu wrażliwość na drugiego człowieka. Promocja osoby, trzeba się zrealizować, należy mi się wolność, prawa jednostki i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo groźna w tej chwili metodologia nie tylko niszczenia człowieka, ale rwania w jakichkolwiek więzi społecznych. W to miejsce wnosi się konstrukcje prawne i dozór, jak to się mówi, metody bezpośredniego przymusu. My się w sposób prosty, od filozofii zaczynając, natychmiast zgłaszamy do zakucia rąk kajdankami. Odrzucimy koncepcję Bożą, wpadamy w bardzo dobrze przygotowaną pułapkę współczesnych sposobów znoszenia do wspólnego ludzkich uzysków. Druga przeszkoda, czyli druga główna choroba rodziny, to jest konsumizm, zysk, przyjemność i dominacja. Nie zbuduje na tym nie tylko rodziny. To nie jest tylko problem mąż-żona w kłótni, teściowa z synową w rozbiciu. Nie, nie, to jest społeczeństwo, konsumizm. Tak bardzo reklamowany, to jest wpuszczanie w społeczną, żywą tkankę wewnętrznych mechanizmów rozdzierania i wreszcie wszelkiego rodzaju liberalizmy, nazywane takimi słowami pięknymi jak kreatywność, jak podejście subiektywne, jak relatywizm prawdy i tak dalej, i tak dalej. Można by na ten temat bardzo dużo mówić, zresztą będą następne wykłady, mam nadzieję, że również Kaja nam powie ważne rzeczy już w takim fragmencie, istotnym fragmencie, tam gdzie liberalizm zaatakował wprost życie ludzkie. Powiem tylko jedno. Zwróćcie uwagę Państwo na taką prostą niekonsekwencję. W tym samym okienku i o tej samej porze dowiaduje się, że przez upór prezydenta nowo wybranego odebrano człowiekowi w Polsce wolność, bo mógł zmieniać płeć swobodnie, czyli mógł określać swoją tożsamość w oparciu o wójta czy sołtysa. I za chwilę krzyczą nam z ONZ-u zamykać okna życia, bo dziecku należy się tożsamość, czyli sięgnięcie do źródła obiektywnego poza to dziecko, do jego rodziców i tak dalej. Nie wolno odbierać człowiekowi tożsamości. Większej hipokryzji i nielogicznych zachowań to chyba się już nie będziemy w jakimś naszym najbliższym okresie spodziewać. Da Pan Bóg, że sięgniemy po zasadniczą wartość, czyli Jego święty pomysł na rodzinę, która jest gospodarzem ziemi własnej. Dziękuję bardzo.